We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear, we were so bright. Hej, hej, z tej strony Emi. I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Star Stable Aktualizacje. Ogólnie tak się zagrałam, że nawet nie zauważyłam, która jest godzina i mam takie wow, więc dzisiaj już na pewno ostatni odcinek, nawet nie zdążę pajączków poszukać. Zobaczymy, czy uda się tą aktualizację skończyć w tym jednym odcinku, czy nie. Zobaczymy, nie wiem. No i ogólnie okazało się, że ta dziewczyna mi odpisała tylko po to, żeby powiedzieć, że już ty sama nagrała aktualizację. Spoko. No, więc ostatnio zajmowałam się szukaniem owiec, zaganianiem ich dla Andiego i Luciana jest super najlepsza, w sensie jej koń, więc sobie poradzili najlepiej. Natomiast my się właśnie wybierałyśmy na szlak z czerwonymi sznurkami, które symbolizują więź między ludźmi i zwierzętami. I ten. No i zobaczymy, jak to będzie dalej, tak? Bo jeszcze nawet nie dojechałyśmy do tego szlaku. Ale w ogóle czemu Andy ma nam niby pokazywać, skoro ta mówiła, że jej koniec GPS-em. Nie wiem, ale spoko. Już prawie jesteśmy na miejscu, naprzód ku przyjaźni. A to ona wie dalej, gdzie jechać. To tamta nawijała, nie wiem, która o tym. O tym, że trzeba. Może nam Andy wskaże drogę? Cokolwiek. Jedź po szlaku na miejsce odpoczynku i pikniku. Jej, ale fajnie. Ale rano słuchawki mi się zacięły. Ale żyje. Każda jedzie inną stroną, tak? Dlaczego każda jedzie inną stroną? A ona tak naokoło sobie jedzie. Lepiej za to jechać, bo ona jest mniej pokręcona. Szlak czerwonych sznurków rozpoczyna się tutaj. Jeśli się rozdzielimy, to szukajcie słupków z czerwonymi znacznikami, a będziecie wiedzieć, że jesteście na dobrej drodze. Wolę się nie rozdzielać, ale... Niezaznaczone, gdzie mam jechać? Lepiej się nie zgubić, bo ja to czarno widzę, bardzo czarno to widzę. Chyba, że zaczną coś gadać, to wtedy się pewnie zgubię, tak? O, jak fajnie ogień płonie. O! Pewnie to dopiero kawałek drogi, nie? Bo tutaj gdzieś, wydaje mi się, szukałam kiedyś jakieś gwiazdki, a może mi się pomyliło. To idealne miejsce na odpoczynek, a gdy wszyscy będą odpoczywać... Nie zwracajcie na nie uwagi, idę sobie w te krzaki. To nic podejrzanego, ha, ha, ha. No nie, ale jak tak mówisz, to brzmi... Łap przebiegłego lisiego złodzieja i odzyskaj prezenty Emmy. Ojeju! Jakie straszne rzeczy się dzieją. Mały przebiegły bandyta. Mogłabym przysiąc, że to tutaj ja... Że to tutaj ją ukryłam. Ukryłaś co, Emmo? No właśnie. Nic, właściwie to... Nie nic. Niebieską wełnianą torbę. Ukryłam ją tutaj, bo miałam swoje powody. Tak, ona ciągle jakieś cyrki robi. Niebieską wełnianą torbę, taką jak ta? A ticho, co? Po jakiemu to? Ty mały złodzieju! Emily, musisz mi pomóc odzyskać tę torbę. Dlaczego ja? Seriously? Poszukiwanie. Te kółka się tak nakładają na siebie. Nie znalazłaś nic interesującego. No, jedziesz, łosiu jeden. Nie, oś tam się zacinał. Brawo. Hmm.
Mam pod górę jechać? A nie, tutaj jest. O, jest lis! Run! Już były takie zadanka z łapaniem. A, udało mi się! Teraz grywasz urocze zwierzątko. Nic z tego, nie ze mną te numery. Twoje lisie sztuczki na mnie nie... Działają, jak padł. Myślałam, że będzie robił oczka. Jak kot ze Shreka. A, oh my god, ale słodziak. A co, miałeś coś dobrego w tej torbie, skoro przyszedł? Ostatnio chciałaś kota, a teraz by już lisa miała. Chociaż jakie mam w sumie lisa do torby. Dzięki za pomoc w złapaniu tego małego bandyty i odzyskaniu rzeczy. Co jest w torbie? Nic ważnego, zwykłe pamiątki rodzinne. Schowałam je tutaj, bo chciałam, żeby poddychały górskim powietrzem. Najważniejsze, że torba już jest bezpieczna. Co ona kręci? Tylko mnie się wydaje, że niebo jest coraz ciemniejsze. Lepiej ruszajcie, żeby nie złapał nas deszcz. Zapomniałam spakować płaszcza przeciwdeszczowego. Super. Możemy po drodze. Dobry plan. Tup, 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 tup. Chciałam coś zrobić i zapomniałam, oczywista. No dobra. Nie! Ja to właśnie zrobiłam. Chciałam wyłączyć... Czy ja to właśnie zrobiłam? Powiedzcie, że ja tego nie zrobiłam. Chcę do domu. Jestem lamą. Będzie jeszcze dłuższy odcinek przez to. Ja się bałam, czy zdążę. Bo często w grach się klika jako pierwszy ten na górze, że wróć do gry, tak? A tutaj jest jako podwózka i wystarczyło escape'em. No, chciałam sobie zobaczyć ten. W OBS-ie coś poprawić i teraz będę tam pod górę jechała. Zaufanie, na pewno. Inni członkowie cię wspierają, o to ich prosisz. Ja uważam. No i znowu uciekło, oba naraz. Super. Teraz będą mi gadać, a ja jestem tutaj. Wkurza mi, że te teksty znikają, wiecie? Tamtych w końcu nie zastopowałam i teraz tego też nie. Jestem lamą. Ale to chyba się nie da tędy, to trzeba chyba zacząć tam, gdzie jest początek szlaku. Ciekawe teraz, czy ja znajdę. Nie, po prostu nie. Jestem lamą. Nie! Dużo się nagadał. O, jest. Początek szlaku. Którędy on idzie? Tędy czy tam? A tu jest ten wyścig. Tak, oczywiście. Pozytywnymi końmi też. Dziękuję, Błotko. A bo ja nie doczytałam, co chodzi. Konią opieprzył o coś. Chyba do góry tutaj, czy nie? Tak, dobra. Nie martwcie się, że zniknęłam. Kto by się przejmował? A ty, Emma, co musi mieć dobry klub jej dziecki? Dobrze się dogadywać. W sensie członkowie. Czy to gaśnie, jak ja podjeżdżam? Nie. Ja nie pojechałam trochę za daleko. A jak będę musiała od nowa robić to zadanie? No i deszcz pada, czyli miała rację, żeby był klimat większy. Na pewno zaufanie i wsparcie, ale członkowie też muszą się bawić, chociaż może to zbyt dziecinne. Czy ja wiem? W końcu to tylko klub. O! A nie! To one są? A, dogoniła mnie w końcu. Okej.
tym lamą. Czyli można powiedzieć, że tak byś tutaj kulkała. Więc może nie zmarnowałam czasu. Dobrze, że nie robiłam cięcia, bo by mi teksty zniknęły. Chociaż i tak mi zniknęły, no ale da się zastopować pewnie na nagraniu. A one sobie dalej o klubie gadają, a nie o tym, że deszcz pada. To się nazywa próba przyjaźni. Nie, Emma, zabawa jest najważniejsza. Po co brać na siebie tę całą odpowiedzialność, jeśli nie masz z tego radości? No. Może nie najważniejsza, ale ważna. A ze mną nikt nie gada? Czyli gadają o klubie, a dalej nie wiem, jak to się nazywa. Zresztą w aktualizacji było napisane, że już mają klub i że to ma być takie zwieńczenie tego. Natomiast tutaj... Nie wiem. Gadają o tym klubie, ale... Jesteście super, ale tak poza tym... To co? Już dojeżdżamy prawie, Nie dowiem się nic o tym klubie. Mega klimat. Uwielbiam. A ja też gadałam, że deszcz nigdy nie padał w Star Stable. Padał przy tym wyścigu jednym, co burza była. W mistrzostwach, ale tak normalnie to nie. Że co jakiś czas, prawda? Jak, nie wiem, w Simsach czy w Minecrafcie. Już myślałam, że Sonia zgubiła, już się boję w ogóle wszystkiego, nie? Po tym, co się działo ostatnio. Chyba będzie padać. Jakiś wiatr, tak? Tumany, kurzu czy coś. Słyszałyście? Osuwisko! Super! Żeby nie było za łatwo w życiu, tak? Tak! Umrzyjcie sobie. No nie można było zawrócić, albo jak tam mówiła, że jest ciemno, albo jak też zaczął padać. Żyjemy? Ojeju, żyjemy. Ale emocje... Mamy tędy jechać, tak? Ale fajne! Chyba. Niedobrze. Droga jest całkiem zablokowana, obyśmy nie musieli zawracać. Naprawdę miałam nadzieję, że dziś przywiążemy ten czerwony sznurek. Tak, i umrzecie! Będzie romantiko. Mamy tędy przejechać, tak? O, a to sobie tutaj na kamyku stoi i spada dziwnie. Ale to jest fajnie. Taki ten zwalony pień przypomina mi Harry'ego Pottera kamień filozoficzny. Jak tam w grze skakałam, nie? W tej pogodzie nie przejdziemy przez to osuwisko. Może jedźmy z powrotem, spróbujmy jutro. No właśnie, jedyna mądra. Poszukaj innego sposobu, by jechać naprzód. Ale ja nie chcę nie patrz w dół, bo... Sonia, nie możemy się poddać, jesteśmy tak blisko, ale tam jest piękny widok, wow. Tak! Serio? Przecież to jest tylko ten, nie można jeszcze raz przyjechać? Też mnie to boli, ale nie przejdziemy przez to osuwisko, chyba że nasze konie mają skrzydła. Mój ma, ha. A może wykorzystamy tamtą kłodę? Wygląda dość solidnie, jest wystarczająco szeroka. A to ona zaproponowała. Ja i Sirio pojedziemy pierwsi. Co to za to, Sirio? To bezpieczne? Sirio kiwa z przekonaniem. A czy ja wiem? Sirio ostrożnie idzie naprzód. Nie wiem, czy to jest bezpieczne, no ale nogi mi się wtapiają. Ja się kopyta. Licznie to jest. W ogóle miałam kliknąć, a ja... Kłoda wytrzyma i lepiej idźmy pojedynczo. Teraz jej błotko. Gotowa? Błotko praktycznie przeskakuje przez kłodę. Świetny plan! Przecież nie. Normalnie jedzie. Tyle czemu, że przeskakuje. Iii, to było straszne! Emily, teraz ty i Thunder. Porczun. Cieszysz się, tak? Że było strasznie. A ta nie przejedzie, będzie dramatiko, tak? W ogóle miałam zrobić zdjęcie widoczków. Bo klimat jest po prostu wow. To jest jodłowy, tak? O, ocean i tak dalej. Ale to jest pięknie. Kocham. Kwiatuski.
sprawdźcie, gdzie ja jestem! Na krańcu świata, wii! Już bardzo nisko tu nie jest. Znaczy wysoko, ale... Doskonale, Emi. Thunder Fortune ma nerwy ze stali. Teraz ty, Sonia. I jej się coś stanie, skoro jest za mną, tak? Sonia? Ma się boi, tak? Nie można było... A co z Sonią? Gdzie Sonia? Czemu nie jedzie? Tam stoi. Pomóż Soni przejechać przez kłodę. Jedźcie bez mnie, nie dam rady. Po prostu nie potrafię. Tak, straszcie ją, kurczę. Prawda, nie można było kiedy indziej tu przyjechać. Zresztą, co jak jest zawalone, to przecież chyba się nie da jakoś inaczej. To szlak się zepsuł cały? Tak, niech jej się coś stanie. To jest świetny plan. Ale Sonia, nie znam odważniejszej dziewczyny. Niczego się nie boisz. Nie zatrzymałoby cię nawet tornado pająków. No właśnie, nawiązanie do tornada pająków, które już było. Boję się wysokości, przepraszam. Nie chciałam was zawieść. Ja też się boję wysokości. No się, co innego bać się, co innego takie miejsce niezabezpieczone, tak? Gdzie można się coś stać. Nie mów tak, Sonia, nie musisz się wstrzymać, wstydzić lęku. Na tym szlaku chodzi o przyjaźń. Gdy wrócimy razem, pojedziemy do miasta. No właśnie, to jest lepsze rozwiązanie. Nie, muszę przynajmniej spróbować. Może mnie jakoś wesprzecie? Najpierw mówi, że nie, potem, że tak. Wyobraźcie sobie, że jeśli spadniesz, to złapie cię ogromny pająk. Zaufaj Kasperowi. Kasperowi. Znajdzie siłę w waszej więzi. Po prostu nie patrz w dół. Teraz pytanie, które powinno wybrać, bo zadanie się nazywa nie patrz w dół, ale po drugie brzmi tak ble, 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 najbardziej wzniośle. Tak, Kasper się nie boi. Dziękuję za tę radę. Czy ja nie miała mi pomóc? Szybko, potrzebuję wsparcia. Aha, no dobra. Wierzymy w ciebie, Sonia. To ja mam gadać do niej, a nie pójść tam? Właściwie to nie jest tak wysoko. Szybko, słyszę wilki za tobą. Haha, to jest najlepsze. Jedno jest takie realistyczne, drugie takie chamskie, a trzecie takie wzniosłe. Dzięki, Emily. Naprawdę, mam najlepszych przyjaciół. Będzie tak co chwilę się zatrzymywać. Trzy razy, tak? Czy już nie? Wow, już nie. A tutaj nie mogę przeklikać. Bo to było ważne. Udało się, to wsparcie naprawdę było mi potrzebne. Jesteś najważniejsza, Sonia. Cała historia w ogóle z tego szlaku. Wciąż mam lęk wysokości, ale przynajmniej wiem, że mogę liczyć na przyjaciół. No raczej sobie tak nie zniknie. Już prawie jesteśmy. No co czekacie? Ruszajmy na koniec szlaku i przywiążmy nasz sznurek. Jedź na koniec szlaku razem z Sonią i innymi. Wow, ale widok niesamowity, prawda, Kasper? Tak fajnie gada. A Kasper jej odpowie. Ale to jest pięknie, ojdź. Spójrzcie. Dalej słuchaj tutanie koni. To dalej, zawsze naokoło. Kocham to. Ono myśli zawsze naokoło. Pewnie, że tak, wiedziałam. Chyba, że trzeba było pojechać tamtą, to by było 2 na 2. Ono jakieś tak naokoło jedzie strasznie. Tak jakby można było tylko po tym pasku czarnym, a tak to nie. Ale się turlają. Jeżeli się okaże, dzisiaj też tego nie nagram. A potem będę miała za krótki odcinek, już w ogóle nie wiem, co zrobię. No dalej tam turla. Już prawie. Ale to są widoki, wo! Widzicie to? Nie lubię gór, wolę morze, ale te widoki to jest coś. Moje przyjaciółki, a tamta się turla. Haha, ta syna koniu jedzie. Się rozpędziła. Patrzcie, a tam widać ten... Jezioro. Jak to się nazywało? Valedale? Wodospad. O, jakie to jest piękne. Te kwiatuszki, lataremki.
Dom. A ta, bo taka ta półeczka jest. Wyścig na szczyt. Oj, można sobie tutaj pozwiedzać. Jakie sznurki piękne. Normalnie dzisiaj pełno zdjęć strzelam. Ławki, kominek. Ta sobie tutaj ten. Schyla się. Jedzonko dla konia, namioty, tak jak tam było. Jest taka ścieżka tu. Jakie to jest piękne. Cudo. O, a tam dalej też. O, można sobie patrzeć przez lornetkę, ale chyba nie da się, nie? Nie da się. Tylko jak można sobie chyba stanąć tylko, nie? Da się. Niemożliwe! Zakochałam się! Ale da się zdjęcie zrobić. Jakie to jest piękne! Takie fajne kółeczka, jak lornetka i można sobie ten... Nie trzeba z konia zsiadać i jest inny widok. Tu i tam, na te mostki. Jakie to jest super! Aż mi się znowu Life is Strange skojarzyło, tak? Tymi. Gapieniem się przez lornetkę, co tam ogarnęli wtedy, że ojciec... Z kobietą się całuje, ojciec Rachel. A tutaj mamy wodę, da się z niej korzystać? Tu jest jedna skała. Tu ja wiem, że chcę tam wchodzić. Druga skała. Trzecia lornetka. O, takie półeczki, światełko, czy co to jest? Drzewa, skały. Super, po prostu super. Wow. Wolę tam nie jechać, bo się jeszcze zgubię. Nie wiem, które będziemy wracać w ogóle, ale... Udało nam się, razem. Mam sznurek, który możemy upamiętnić naszą przyjaźń. Emily, chcesz wybrać miejsce, w którym go przywiążemy? Jej, ale fajnie. Pomóż przywiązać czerwony sznurek przyjaźni. Naprawdę wybieram miejsce, czy się nie da? Tak. Wybierać, a potem jest tylko jedno. Serio? Ale ładny widoczek tutaj, no. Da się skunia? Jak on tutaj dosięgnie w ogóle? Jak ja to zrobić? Mam zsiąść, czy nie? Będziemy tutaj skakać chyba, nie? Żeby się zabić. Przez chwilę się świeciło i przestało. Teraz tego nie powieszę, tak? No jak tam dojechać? Może tutaj wracałyśmy tędy w sumie? Jak ja mam to powiesić? Wow. Więzi z naszymi końmi między nami zostały przypieczętowane. Tak stoimy sobie ślicznie we cztery. Aż mam dreszcze. No, fajnie. Chyba nie ma lepszego czasu, by oficjalnie ogłosić powstanie naszego klubu jeździeckiego. A, to był spoilerek taki w opisie aktualizacji. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy powinniśmy być razem w klubie, to ten szlak je osunął. Tyle się dowiedziałam o was wszystkich i o sobie samych. Wspaniałe uczucie. Na razie jesteśmy tylko we trzy, ale mam nadzieję, że zachęcimy też innych. To dotyczy również ciebie, Emily. No ja się zgadzam, ale nikt mnie nie chce słuchać. Och, Emily, nawet nie wie, jak będziemy się nazywać. Mogę jej powiedzieć? Proszę. O, nie mogę się doczekać. Flying Foxes. Od kiedy lisy latają? Przynajmniej teraz mam dwa wyrazy, bo tam były po jednym, nie? Znaczy złączone, nie? What the Foxy, tak? Ten list to ten, co ci ukradł, tak? Uwaga, Jorwiku, nadchodzi nowy klub! A kto wymyślił nazwę? Whee! Mega Venusham, tak. Emil, bardzo się cieszę, że jesteś z nami w tej niezwykłej chwili. Koniec? Zadań? Dobrze mówię? No i cóż, myślę, że to już na tyle w tym odcinku. Potem będę szukać tego miejsca, bo już mam dość i w ogóle masakra jakaś. Już nie wiem, co robię dzisiaj. No i cóż. Emily mówi wam pa pa.
No i jak widać, dalej nie skończyłam, ale to dobrze, tak? Będzie jeszcze kolejny odcinek. Może właśnie ogarnę ten wyścig oraz no zadania te z lisem. I znajdę to miejsce, bo dalej nie wiem, jak się tam dojeżdża. Może ktoś nagra jakąś aktualizację, jakiś film, coś, bo ja nie umiem z tym lamą. No i cóż, cały dzień konie, myślałam, że mi to mniej czasu zajmie, ale fajnie, że jest rozbudowane. Te dramatyczne, pokonywanie strachu, przyjaźń, sznurki, jakaś burza, coś tam, informacje o nowym klubie, do którego chcą mnie też zapisać, a ja się zgadzam, ale gra nie chcę. Fajnie było, tak luźniej, ale fajnie. Te widoczki były piękne, uwielbiam. No i cóż, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Niedługo zobaczymy się w kolejnym odcinku z tej serii. Nagram pewnie jutro. I zobaczymy, ile mi to zajmie. I pa!